Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o naszej polskiej wojnie domowej. Zapraszam. Cała ta szokująca sytuacja, której jesteśmy świadkami, wymaga moim zdaniem komentarza. Będę tutaj nawiązywał lekko do filmu z kanału Szymon Mówi, analiza oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego oraz filmu na kanale Langusta na Palmie, co myślę o wyroku Trybunału i sytuacji w Polsce. A więc bez wątpienia te osoby, które własną piersią ochraniają kościoły na zasadzie bronienia ich przed bezpośrednim atakiem, przez bezpośrednią profanacją. Bez wątpienia te osoby postępują bohatersko. I to trzeba jasno powiedzieć. Takim osobom, tak jak Pan Jezus mówi, jeśli ktoś poda Wam szklankę wody ze względu na to, że jesteście uczniami moimi, nie ominie go nagroda. Tak te osoby, które poświęcają być może swoje własne zdrowie, a kto wie, czy nie życie, po to, żeby bronić Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, bez wątpienia postępują bohatersko. I to jest czyn, który w oczach Pana Boga bez wątpienia jest czynem wielkim. I to myślę, że musi w przestrzeni publicznej również wybrzmieć. Natomiast z drugiej strony należy zwrócić na to uwagę, że wojna, a szczególnie wojna domowa, nigdy nie służy zwykłym obywatelom. Tak jak to zasłyszałem nie tak dawno na kanale wideoprezentację, nie pamiętam jak się nazywał ten materiał, tam padło zdanie, moim zdaniem bardzo słuszne, że wojna służy tym, którzy już mają władzę, albo tym, którzy już są najbogatsi. To znaczy poprzez wojnę ci, którzy dzierżą jakąś władzę, mogą zdobyć tej władzy jeszcze więcej. Ci, którzy są najbogatsi, mogą stać się jeszcze bogatsi. Natomiast przez wojnę zwykli ludzie cierpią. I dotyczy to moim zdaniem tym bardziej wojny domowej. Także ktoś może osiągnąć jakieś swoje polityczne cele, ktoś może osiągnąć jakieś cele ideologiczne lub finansowe poprzez wojnę, ale na pewno poprzez wojnę domową to my, to zwykli obywatele, będą cierpieć. Dlatego jak najbardziej jestem za tym, żeby używać wszystkich godziwych środków, aby taki konflikt kończyć, aby taki konflikt łagodzić. Natomiast oczywiście to nie może polegać na tym, że rezygnujemy z obrony kościołów, czy po prostu obrony niewinnych osób, czy też rezygnujemy z głoszenia tego, że każdy człowiek ma prawo do życia. A więc jak najbardziej należy korzystać ze wszystkich godziwych środków do tego, żeby taki konflikt załagodzić. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, bez wątpienia mamy tutaj sytuację również z pewnym poziomem wojny cywilizacyjnej. Gdy się spojrzy na te demonstracje, na wulgaryzm, na przemoc, która tam gdzieś cały czas się pojawia, to bez wątpienia widzimy tutaj, że jest to wojna cywilizacyjna, czyli ci ludzie wychodzą, aby walczyć o możliwość przerywania ciąży, o możliwość zabijania dzieci z tego czy innego powodu. I wcale tam nie słychać takich głosów, że nam chodzi tylko konkretnie o jakieś przypadki. Tak? To raczej słychać głosy, że tą zmianę, ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego trzeba odrzucić, a później jeszcze bardziej liberalizować te zasady. Więc zasadniczo jakby ten ruch idzie w tą stronę zabijać jak najwięcej nienarodzonych dzieci, pomimo tego, że mnóstwo osób, które idą w tych demonstracjach, pewnie tak nie myślą. Mnóstwo osób pewnie chciałoby po prostu dopuszczalności aborcji w pewnych przypadkach i nie są to zupełnie tacy skrajni aborcjoniści. Jednak, co do zasady, ten ruch bez wątpienia idzie w tą stronę, jednocześnie jest wulgarny, agresywny. Te pomysły, żeby sprowadzać antifę z Niemiec, o których się słyszy, również pokazują, z czym mamy tutaj do czynienia. To znaczy organizacja ewidentnie przemocowa, anarchistyczna, jednocześnie tak naprawdę
nawiązująca do narodowego socjalizmu, w praktyce nawiązująca do narodowego socjalizmu, w pewnej symbolice i jak najbardziej jeśli chodzi o sposoby działania, to ewidentnie pokazuje, że mamy tutaj do czynienia również z wojną cywilizacyjną, jednak z drugiej strony nie dajmy się również wciągnąć w taką narrację, że to jest ten najważniejszy poziom takiej wojny cywilizacyjnej. To znaczy, ten element w tym wszystkim również jest, ale pamiętajmy o tym, że skłócone społeczeństwo, społeczeństwo, które się między sobą bije na ulicach, bardzo łatwo jest zdominować, bardzo łatwo jest wziąć je pod but, bardzo łatwo jest takie społeczeństwo zmanipulować, czy też już ewentualnie zostało zmanipulowane. Także wiedząc, że faktycznie mamy tutaj do czynienia z pewną wojną cywilizacyjną, należy walczyć, ale walczyć na tym poziomie przede wszystkim ideologicznym. Oczywiście również bronić się, jeśli jest taka potrzeba, bronić kościołów, jeśli jest taka potrzeba, ale jednocześnie pamiętając o tym, że taki konflikt trzeba jak najszybciej starać się zażegnać, bo on na pewno nie będzie służył zwykłemu człowiekowi. On może posłużyć do tego, żeby wziąć zwykłego człowieka bardziej pod but z tej czy innej strony politycznej, ideologicznej, finansowej, jakiejkolwiek. Natomiast jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. Również koniecznie muszę się to odnieść do filmu Ojca Szostaka, Zamyślał o wyroku Trybunału i sytuacji w Polsce. Jest to moim zdaniem szokujące nagranie, gdzie ojciec Szostak mówi, że ci ludzie są wściekli na Kościół, bo przestał być ewangeliczny. I on mówi, że on też chciałby, żeby ten Kościół już się skończył. On też jest wściekły na ten nieewangeliczny Kościół. I to są przerażające słowa, bo ci ludzie nie są wściekli dlatego, że ten Kościół nie jest ewangeliczny. Ci ludzie są wściekli na Kościół dlatego, że Kościół głosi, że aborcja jest moralnie niedopuszczalna. To jest przekaz ewangeliczny. A więc jeśli ci ludzie walczą z Kościołem, to dlatego, że on jest ewangeliczny, dlatego, że przekazuje Ewangelię i oni by zaakceptowali Kościół, który by nie był właśnie ewangeliczny i o taki Kościół byliby pewnie gotowi walczyć, czyli o taki Kościół, który jest otwarty dla wszystkich, który mówi tylko, ja Ciebie nie potępiam, ale nie dodaję za Panem Jezusem, idź i nie grzesz więcej. I dlatego uważam, że ta ocena ojca Szostaka jest absolutnie fałszywa. On twierdzi tam, że ten Kościół jest tą polityczną ladacznicą, nierządnicą Babilon. Używa tutaj słów, które są bardzo często używane przez świadków Jehowy lub też pewnych protestantów w odniesieniu do Kościoła i uważa, że właśnie Kościół jest taką ladacznicą polityczną i przeciwko temu Kościołowi walczą te osoby. Moim zdaniem ci ludzie walczą z Kościołem dlatego, że on głosi Chrystusową Ewangelię. I nie wiem, jak można uważać, że oni walczą z Kościołem dlatego, że on nie głosi Ewangelii, dlatego, że nie jest ewangeliczny. Nie widzę żadnych podstaw, żeby wyciągać takie wnioski. Ruch, który został wykonany ze strony Trybunału Konstytucyjnego, jest ruchem, który nie jest bezpośrednio stworzony przez Kościół katolicki. Natomiast ludzie odnoszą to działanie, ten ruch do Kościoła katolickiego, dlatego że Kościół po prostu to głosi, że aborcja jest złem, że nie wolno zabijać nienarodzonych dzieci, nawet jak są chore, nawet jak jest podejrzenie, że są bardzo chore. I dlatego oni atakują Kościół, a Kościół musi to głosić. Ja również uważam, że Kościół trzeba oczyścić. Ja również uważam, że Kościół w tej chwili wymaga bardzo głębokiego oczyszczenia. Jestem przekonany, że trzeba by naprawdę do tego zabrać się z takim pługiem, że to naprawdę powinno być, to byłaby ciężka walka, która byłaby potrzebna, żeby Kościół oczyścić, ale to musi być walka prowadzona przez prawdę, przez ewangeliczną prawdę, przez świętość życia, przez dyscyplinę w Kościele. To musiałaby być walka, która naprawdę na tym by budowała, a nie walka, która powstała z nienawiści do nauczania Pana Jezusa. To moim zdaniem jest absolutnie błędna opinia ojca Szostaka. Wyświetlony film już ponad milion razy ojca Szostaka. Uważam, że ojciec dopuścił się tutaj bardzo złej interpretacji tych faktów i dla mnie jest przerażający ten motyw, to co ojciec powiedział. Jednocześnie to wszystko jest ubrane w wiele pobożnych słów i frazesów. W tle przygrywał ojca taka sentymentalna muzyczka. Ludzie się wzruszają, jednak ta treść jest moim zdaniem przerażająca. Co więc mamy w tej sytuacji zrobić? Przede wszystkim zachowajmy spokój. Nie dajmy się temu wszystkiemu przestraszyć.
Pamiętajmy o tym, co jest najważniejsze. Patrzmy na Pana naszego Jezusa Chrystusa, do Niego się zwracajmy, Jego towarzystwa szukajmy. Jeśli będziemy mieli serce zwrócone ku Jezusowi, wtedy będziemy potrafili zachować spokój, potrafili nie bać się nawet w najtrudniejszej sytuacji. A więc przede wszystkim miejmy nasze spojrzenia zwrócone ku Chrystusowi, do Niego się zwracajmy, módlmy się jak najczęściej do Niego prostymi, własnymi słowami w naszych trudnościach i radościach. Trwajmy przy Chrystusie zupełnie osobiście. Oczywiście trzeba robić to, co możemy. Na spokojnie rozmawiać, edukować, nie rzucać emocjonalnych hasłów, tylko na spokojnie z tym, kto chce rozmawiać, rozmawiać. Na spokojnie edukować samego siebie, żebyśmy posiadali argumenty, żeby mówić, dlaczego jesteśmy przeciwko aborcji. Jak najbardziej z tymi, którzy chcą dyskutować, podlinkuję również materiały, które są w tym temacie wartościowe. Jeśli trzeba, oczywiście, to trzeba bronić. Bronić osób niewinnych, bronić Kościoła. Jeśli trzeba, to oczywiście jest to koniecznie potrzebne i również to może być obowiązkiem stanu dla katolika. Jak najbardziej obrona Kościoła, jeśli jest bezpośrednio zaatakowany. Jeśli chodzi o dyskusję, polecam również materiał Jak rozmawiać ze zwolennikami aborcji Tomasza Samolyka. Podlinkuję film oczywiście pod materiałem. Jeśli chodzi właśnie o taką dyskusję, myślę, że są to bardzo wartościowe przemyślenia. A więc nie bójmy się i róbmy, co możemy w tej materii zrobić, trwając cały czas przy Panu naszym Jezusie Chrystusie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.